Ja tak dziwnie chodzę z mikrofonem, bo jestem umówiony na spotkanie z Roberto Zanetti. On był w latach 80. znany pod pseudonimem Savage i jest autorem wielkiego przeboju Only You. Only You. Ale nie tego Only You, tego następnego. O! O. Słuchając tej piosenki, całowaliśmy się, tańczyliśmy. Wiele zawdzięczamy temu człowiekowi, prawda? Savage mieszka w toskańskim Cinquale, niewielkiej miejscowości położonej nad morzem. Wciąż koncertuje, choć większość czasu poświęca pracy producenta muzycznego. Jest współautorem piosenek, które doskonale znamy, choć niekoniecznie kojarzą nam się z Savage'em. Dzień dobry, panie Zanetti. Czy mogę wejść? Panie Zanetti, czy mogę do pana mówić Savage? Roberto, mów mi Roberto. Dziękuję za te wszystkie pocałunki i tańce. Kiedy rozmawiałem ze znajomymi, okazało się, że wiele osób po raz pierwszy całowało się i tańczyło, słuchając właśnie pańskiej muzyki. Jak często pan to słyszy? Wiele razy. Wciąż spotykam się z pokoleniem ludzi, którzy dorastali na mojej muzyce i zakochiwali się razem z nią. Roberto, czy możesz nam opowiedzieć o tym miasteczku? Tu się urodziłeś? Tak, to moje rodzinne miasteczko. Urodziłem się 10 kilometrów stąd, w centrum miasta, ale to bardzo małe miasteczko. A skąd się wziął twój pseudonim artystyczny, Savage? To taki dowcip z czasów szkolnych. Mój kolega przezywał mnie Savage. Ten przyjaciel to przypadkiem nie Cukero? Nie, ale skoro już chcesz o nim rozmawiać, jest moim przyjacielem z dzieciństwa. Mieszka niedaleko stąd. Graliśmy w tym samym zespole na początku naszych karier. Później był moim producentem, a ja jego artystą. A później nastąpiła zamiana. Przez lata nie pracowaliśmy razem. 10 lat temu zdecydowaliśmy napisać coś razem i to była Baila Morena. Napisaliśmy ją w 5 minut. Niemożliwe. Miałem pomysł na chórek. Pojechałem do jego domu i zaproponowałem, czemu by nie zrobić czegoś takiego. Wziął gitarę i zaczął grać. I tak to było. Wiele, wiele złotych, srebrnych, a nie platynowych płyt. Proszę nam opowiedzieć o swoich nagrodach. Większość otrzymałem za projekty, które robiłem jako producent. Alexia, Corona, SMC, W. Ciekawa jest historia z Alexią. Była wokalistką w SMC. Zespół chciał zmienić styl muzyczny, więc zacząłem pracę z samą Alexią. I pierwszy jej solowy utwór został numerem jeden na całym świecie. Czy otrzymywał pan wiele listów od fanów, na przykład z Polski? O tak, z Polski, z Rosji. Listy z całego świata. Polska. Polska? Polska. Poland. Poland. O mój Boże, ten jest słodki. Spójrz. Roberto, czy mogę cię zapytać, czy masz dziewczynę? A girlfriend? Yes. Dałam ci list w 88 roku, kiedy byłeś na koncercie w Gdańsku. Czy pamiętasz? Do you remember? Mam 16 lat. Yes, jestem Polką, mam na imię Majka. Pani Majko, list też doszedł. Majka, ciao. What about ile płyt sprzedałeś na całym świecie? To trudne pytanie. Jako artysta myślę, że 500 tysięcy sztuk. Ale sprzedawały się także ogromne ilości nielegalnych nagrań. Mam kolekcję kaset z wieloma różnymi okładkami. Muzyka jest ta sama. Nagrałem 2 albumy, a pojawiło się strasznie dużo różnych okładek. To wada tamtych czasów. Tak, ale mimo to jestem szczęśliwy. Najważniejsze, że muzyka poszła w świat. Dziś wieczorem Savage wystąpi na festiwalu Discotex we Wrocławiu. To prawdziwa gratka dla wszystkich jego fanów.
Dziękuję bardzo. Było bardzo miło. To była czysta przyjemność. Do zobaczenia w Polsce. Okay. See you there. Ciao. 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 Bye bye.